początku chciałem pogratulować przeciwnikowi. Zagrał bardziej konsekwentnie od nas i myślę, że był lepszy w ataku, w kontrach. I nam troszeczkę tej koncentracji zabrakło, poza oczywiście pierwszym secie, gdzie zagraliśmy no, tak jak powinniśmy, tak jak mieliśmy zagrać. No i tej koncentracji później zabrakło. My cieszymy się z kompletu punktów, natomiast gra pozostawiała trochę wiele do życzenia, szczególnie w tej pierwszej części, ale to jest typowy przykład, jak się gra dwa mecze w tygodniu, bardzo trudno jest o tą maksymalną koncentrację, mobilizację. W którymś momencie gdzieś to musiało być widoczne, było to dzisiaj widać w tym pierwszym secie, że drużyna, która rozgrywa dwa razy więcej spotkań od innych drużyn, gdzieś w jakimś momencie gdzieś ta koncentracja ucieknie. No, mimo że nawzajem się motywujemy, nawzajem się staramy pobudzać, to jednak gdzieś tam podświadomie to ucieka, ale od tego drugiego seta już wszystko wróciło na te normalne tory i konsekwentnie graliśmy i wypunktowaliśmy tutaj drużynę z Olsztyna. Bardzo dołączam się do gratulacji Kuby dla rywali. Jednocześnie jakby potwierdzę słowa Krzyśka Gierczyńskiego, że nie był to mecz wysokich lotów i z tego powodu jestem bardzo zły, bo zakładaliśmy, że będziemy w tym meczu walczyć. Walczyliśmy w pierwszym secie, walczyliśmy w pierwszej części czwartego seta, natomiast w pozostałych momentach jestem rozczarowany, bo tej walki było naprawdę mało. Jest to pierwszy mecz, kiedy oceniam to spotkanie, oceniam spotkanie w taki sposób. Niemniej jednak należy się, bo naprawdę chcieliśmy w tym meczu walczyć, a tej walki z naszej strony starczyło na pierwszego i część czwartego seta. I zdecydowanie, gdybyśmy ten mecz przegrali 3-1, ale po naprawdę ciężkiej i trudnej walce, patrzyłbym na to spotkanie zupełnie inaczej. Natomiast dzisiaj ilość błędów, które popełniliśmy w ataku, niestety bardzo duża. W przyjęciu, niestety w takich ważnych momentach graliśmy no, troszeczkę inaczej niż sobie zakładamy. Na pewno będziemy rozmawiać o tym spotkaniu, ale zupełnie nie jestem zadowolony z tego meczu i mam ogromny niedosyt co do naszej gry. Mecze Wisze to nie był na wysoki ogólnie. Jedna, druga drużyna, tak mi się wydaje, to był bardzo, nie wiem jak się może to mówić słowo, słaba, tak, bardzo, bardzo słaba. Ja nie mogę być, tylko co mogę być zadowolony, to te trzy punkta, to mówimy cały czas, to będzie bardzo trudny mecz. Ten mecz, wiemy co, to się pokazało tutaj pierwszy set, co na prosto nie jest nic, bardziej błąd, aut, zagrewka, nic. Ogólnie mecz nie było na tej jakość, co trzeba grać ta drużyna. Se idziemy tak analizować ataki, bloga, to nie ma sensu. Ogólnie to nie był tak pozytywny mecz. To trzeba zapamiętać, co jutro myśleć na trening, następny mecz tak samo. Nie mamy bardzo mało pozytywnego, tylko rezultat, co mówimy na początku.